Ocena BAA2 przyznana Orlenowi przez agencję Moody's i analityków po raz kolejny, czyli utrzymanie oceny wiarygodności Orlenu na niezmienionym poziomie, pomimo zawirowań ostatnich tygodni na rynkach surowcowych i w samej branży rafineryjnej, wywołanych oczywiście pandemią COVID-19, to jest niewątpliwy sukces naszego naftowego giganta. Został on osiągnięty rzecz jasna w pierwszej kolejności dzięki bieżącemu zarządzaniu na odpowiednim poziomie, o czym świadczą zdrowe wskaźniki finansowe Orlenu, ale też, i to warto zauważyć, przy towarzyszącej takiemu organicznemu rozwojowi firmy polityce dużych, nierealizowanych wcześniej przez długie lata, bardzo potrzebnych samemu Orlenowi, całej polskiej gospodarce, inwestycji i akwizycji. Już dokonanej w przypadku energii i planowanej, będącej na etapie konsultacji z Komisją Europejską w przypadku Lotosu. W rezultacie można skonkludować i jako powód do satysfakcji dla nas wszystkich stwierdzić, że Orlen jest naprawdę nowoczesną firmą, jest grupą kapitałową szybko rosnącą i w związku z tym staje się też coraz ważniejszym graczem na regionalnym, a nawet europejskim rynku. I by nie być gołosłownym, można przytoczyć informacje dosłownie z kilkunastu ostatnich dni, konkretne, które mówiły o tym, że Orlen otwiera nowe stacje na Słowacji, że zapowiada zaangażowanie w projekt bloku Ostrołęka C, że zapowiada, właściwie nawet rozpoczyna już przygotowania do budowy hubu wodorowego we Włocławku, co wpisuje się zresztą w taką szerszą aktywność Orlenu na polu transformacji energetycznej Polski, że w obrębie nowych technologii udostępnia swoim klientom nowe aplikacje jak Orlen Charge, rozwija już istniejące jak Orlen Pay, a do tego w ostatnich trudnych dla nas wszystkich tygodniach prowadził niezliczone działania CSR-owe. To są fakty, które potwierdzają tezę zilustrowaną w tych kilku literkach i cyfrze, czyli w ocenie ratingowej agencji Moody's, o której się właśnie dowiedzieliśmy. Można też wrócić do komunikatu Orlenu sprzed dni dwudziestu kilku, konkretnie z 4 maja tego roku, w którym Orlen poinformował, że zakłada w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał odpisy aktualizacyjne i zapasów na poziomie około 2,5 miliarda złotych. Po tym komunikacie w niektórych mediach pojawiły się wynikające chyba z niezrozumienia istoty aktywów trwałych właśnie informacje, krzykliwe tytuły w rodzaju Orlen 2,5 miliarda złotych. Tymczasem odpisy te miały charakter wyłącznie księgowy, bezgotówkowy i nie miały z kolei wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Orlenu. To na szczęście zrozumieli fachowcy, jakimi są analitycy firmy Moody's. I w rezultacie, pomimo tych zawirowań, o których powiedziałem na początku, dobrą ocenę ratingową udało się Orlenowi utrzymać.